Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 92. odcinek Zarychta na Solo. Dzisiaj mamy wydanie specjalne. Wydanie poświęcone draftowi z 1998 roku. Jak doskonale wiecie, na naszym fanpage'u mamy weekend z sezonem lockoutowym 1999 i omawiamy tam kilka różnych tematów. Między innymi właśnie chcemy zrobić ponowny draft z tamtego roku. Dlaczego akurat taka zabawa? Z tego względu, że wtedy z jedynką poszedł Michael Olowokandi, który nie powinien z nim pójść. Z tego też względu, że był to draft obfitujący w wielkie talenty. Dwa z nich zresztą obserwujemy do dzisiaj na parkietach NBA, czyli Vince'a Cartera i Dirka Nowickiego. A jeszcze, żeby tak na szybko przypomnieć, trafili się wtedy Paul Pierce, Anton Jamieson, Mike Bibby, Rashard Lewis, Bonzi Wells, Ricky Davis, Jason Williams, Al Harrington i jeszcze kilku innych zawodników, których też można sobie spokojnie przypomnieć odnośnie tego, jak świetnie grali. No i tak sobie pomyśleliśmy, że to byłaby fajna zabawa, żeby wam pokazać, jak uważamy, że tamten draft powinien wyglądać. Co bierzemy pod uwagę? Przede wszystkim osiągnięcia zawodnika przez całą karierę, także dopasowanie do drużyny w danym momencie, czyli patrzymy na przykład, kto w drużynie jest. Jeżeli mamy rozgrywającego w pierwszej piątce i to bardzo dobrego, no to wiadomo, że nie bierzemy tam kolejnego rozgrywającego, bo po prostu rozwój danego zawodnika został zablokowany. Jeżeli wiemy, że drużyna nie może czekać na przyszłość, no to nie bierzemy też gracza, który stał się wielką gwiazdą, ale potrzebował na to kilku sezonów. Więc tego typu rzeczy braliśmy pod uwagę, ustalając naszą kolejność. Ok, ale do konkretów, bo to was na pewno najbardziej interesuje. Łącznie robimy redraft dla 14 pierwszych drużyn. Jest to o jedną więcej niż wtedy wpadały w loterię draftu, a to dlatego, że akurat z 14 chciałem wybrać jednego ze swoich ulubionych zawodników pierwszego dziesięciolecia tego wieku. Zaczynamy od Los Angeles Clippers. Clippers, którzy w drafcie wybrali z jedynką, jak dobrze pamiętacie, Michaela Olowokandiego. No i jak się domyślacie, Olowokandi tym razem tam nie trafi. Do Clippers trafia z numerem pierwszym Paul Pierce. Dlaczego Pierce? Z tego względu, że po pierwsze, Pierce jest z Los Angeles, czyli tak naprawdę nie musi się nigdzie wyprowadzać. Po drugie, jest jednym z najlepszych zawodników tego draftu w perspektywie przyszłości całej, a po trzecie, jest zawodnikiem gotowym na już. On w tej chwili wejdzie, tak jak zresztą zrobił to w Bostonie, i zacznie bardzo dobrze grać. Jego pierwszy sezon w Bostonie to było ponad 16 punktów na mecz i bycie drugim tak naprawdę najważniejszym graczem obok Antoana Walkera. Oczywiście znamy też całą późniejszą historię Pierce'a, czyli doprowadzenie Boston Celtics do mistrzostwa NBA, MVP finałów, a wcześniej też kilka nieciekawych sezonów, kiedy uznawano go za gracza, który miałby odejść z drużyny. Też fatalna historia z tym, że został dźgnięty nożem. Następnie transfery, dojście do Clippersów zresztą na sam koniec swojej kariery, więc z tego powodu z numerem pierwszym do Clippers trafia Paul Pierce. Numer 2. Vancouver Grizzlies. Grizzlies w drafcie oryginalnie wybrali Mike'a Bibiego, natomiast ja takiego ruchu nie wykonam. Grizzlies mieli w swoim składzie wtedy pod koszem dwóch młodych, obiecujących zawodników, Bryanta Reevesa i Sharifa Abdulrahima. Jeszcze nie wiedzieli wtedy, że Bryant Reeves zagra tylko 20 kilku spotkań w tym skróconym sezonie i to praktycznie będzie koniec jego kariery. Dodatkowo Rahim miał za sobą dopiero dwa sezony, w których już pokazał się z bardzo dobrej strony, więc trudno było oczekiwać, że sens miałoby branie kogokolwiek pod kosz. Mógłbym więc jeszcze raz dać im Mike'a Bibiego, ale żeby uratować koszykówkę w Vancouver na trochę dłużej niż to miało w rzeczywistości, to proponuję wzięcie tam Vince'a Cartera. Carter od razu na dzień dobry stanie się graczem, który będzie czarował publiczność. Graczem, który przyciągnie oczywiście fanów. Graczem, który będzie prawdopodobnie najlepszym debiutantem ligi, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości. Natomiast Carter też jest graczem, który nigdy nie doprowadzi drużyn do zwycięstwa, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości. Wobec czego to też ma dobrze się składa.
Bo jak pamiętacie, Vancouver Grizzlies nic wielkiego nie osiągnęli. Dopiero po przeniesieniu się do Memphis udało im się awansować do playoffów. Natomiast gdyby mieli Cartera od początku, kto wie, być może zupełnie inaczej potoczyłaby się historia tego klubu. Jakby mieli taką gwiazdę przyciągającą fanów, to być może podzieliliby losy Toronto Raptors i wcale się nie wynieśli z Kanady. A tak to niestety jest inaczej. Numer 3 w tamtym drafcie to Denver Nuggets. Nuggets wybrali wtedy w drafcie Rafa LaFrance'a, natomiast w tej chwili tego nie zrobią. W dniu draftu oddali wtedy w wymianie Tonego Beatty do Los Angeles Lakers. Dostali w zamian Nicka Van Exela. Dodatkowo Antonio McDyess wciąż jeszcze był zawodnikiem Phoenix Suns i kontrakt z Denver podpisał dopiero po zakończeniu lockoutu w styczniu. Właśnie dlatego uważam, że z trójką Denver Nuggets powinni wybrać Dirka Nowickiego, z tego względu, że mieliby czas na to, żeby go spokojnie rozwijać, a dodatkowo, jeśli dobrze pamiętacie, to wtedy w tym lockoutowym sezonie drużynę z Denver prowadził nikt inny jak Mike D'Antoni. Czy nie chcielibyście zobaczyć takiego połączenia, takiej geniusz koszykówki ofensywnej jak D'Antoni i taki młody zawodnik jak Dirk Nowicki? Zobaczyć, czy być może D'Antoniemu wtedy nie poszłoby dużo lepiej w Denver i nie zostałby stamtąd nigdy zwolniony, a Dirk zupełnie inaczej by się rozwinął, jeszcze bardziej pod kątem ofensywnym? To byłoby naprawdę coś mega ciekawego do zobaczenia. I dlatego właśnie taki jest nasz wybór. Numer 4. Toronto Raptors. Toronto Raptors w naszym redrafcie wybierają ponownie, tak jak zrobili to oryginalnie, Antona Jamesona. Różnica jest jednak taka, że nie będą robić wymiany z Golden State Warriors. Z tego względu, że nie ma już do wzięcia Vince'a Cartera. Kilka innych zawodników pojawiało się ciekawych, jeśli chodzi o wybór możliwy dla Toronto wtedy, ale Jamieson z perspektywy całej kariery wydaje się jednak tym najlepszym. Skoro nie ma Cartera, no to jest on też zawodnikiem, który może pociągnąć ofensywę drużyny z Toronto. Tym bardziej, że dzień po drafcie drużyna z Toronto została zasilona zawodnikami, którzy najzwyczajniej w świecie zapewniliby mu ochronę. Jak pamiętacie, do tego momentu w Toronto był jeszcze Marcus Camby, ale sezon polokautowy spędził już w New York Knicks. To dlatego, że dzień po drafcie został wymieniony za Charlesa Oakleya, więc Jamieson, mający wsparcie w Oakleyu, w Willisie, byłby ciekawym na pewno rozwiązaniem, no i też mógłby grać być może dużo dłużej od Tracy'ego McGrady'ego, nie blokując jego rozwoju, a co za tym idzie, nie powodując, że McGrady odejdzie kiedyś do Orlando Magic. Numer 5. Golden State Warriors. Oryginalnie Warriors wybrali Cartera i wysłali go do Toronto, natomiast potrzebują tak naprawdę nowego startu po całej sprawie związanej z Latrellem Sprewellem. Pamiętacie, duszenie trenera PJ Carlesimo, zawieszenie na cały sezon. No i jedyne, co oni wtedy potrzebowali, to zupełnie nowego startu. Oczywiście skończyło się na wymianie Sprewella do New York Knicks, jak tylko lockout się skończył, ale no, potrzebowali, tak jak powiedziałem, nowego startu. I patrząc na to, jaki mieli skład, no to rozgrywający się zdecydowanie przyda. Dlatego jest tutaj Mike Bibby. W tym skróconym sezonie lockoutowym jedynką Warriors był Bimbo Coles. Pewnie wielu z Was już nie pamięta tego zawodnika. Ale był to rozgrywający, który chyba najlepsze swoje sezony miał w Miami Heat. Później właśnie krótko był też w Golden State Warriors, a jego zmiennikiem był Maxi Box. Fantastyczny zawodnik, którego bardzo lubię i wielu z Was zapewne też, no ale wiadomo, Maxi to nie jest gracz, który mógłby coś wielkiego zrobić, a Mike Bibby już jak najbardziej. Numer 6. Dallas Mavericks. Mavericks w dniu draftu wymienili się z Phoenix Suns, przyjmując Steve'a Nash'a. Mieli już więc klasowych dwóch zawodników, Michaela Finleya i właśnie Kanadyjczyka. Chcieli mieć klasowego strzelca. Skoro pod koszem i tak dalej musi grać Sean Bradley, to wtedy zainwestowali w drafcie w Roberta Traylora, natomiast od razu wymienili go dla Milwaukee Bucks za prawa do Dirka Nowickiego. Ja tymczasem zaproponuję im Rasharda Lewisa. Rashard Lewis to prawda wchodził wtedy do NBA bezpośrednio po szkole średniej i był zawodnikiem, który potrzebował kilku sezonów na to, żeby się rozpędzić, ale skoro Dirk Nowicki dostał chyba 2 czy 3 sezony zanim zaczął grać na poważnie, to czemu Rashard Lewis nie mógłby pójść dokładnie tą samą drogą? Tym bardziej, że przy takim rozgrywającym jak Nash mógłby też ciekawie się rozwinąć. Numer 7. Sacramento Kings. Sacramento Kings, którzy już zaczynali budować ciekawą drużynę, z tego względu, że w maju w
wymienili się w maju 1998 roku, wymienili się z Washington Wizards, oddając Mitcha Richmonda i Otisa Thorpa, a w zamian przejęli kontrakt Chrisa Webera. Nie mieli jeszcze Vlade Divacza, bo Divacz przyszedł do nich dopiero po lockaucie, natomiast mieli już Corlisa Williamsona na trójce i mieli Tariqa Abdul-Wahada, Francuza, którego mocno wierzyli, ale on jednak zawodził. I właśnie dlatego wydaje mi się, bo tutaj dosyć długo się zastanawiałem. Chciałem dać mimo wszystko Jasona Williamsa, ale wydaje mi się, że rozsądek powinien zwyciężyć. I Williams mimo wszystko nie dał aż tyle drużyny. Oczywiście dał rozgłos, dał początek fajnej drużyny, ale nie dał zwycięstw. Więc ja bym obstawił kogoś bezpieczniejszego. Na rozegranie i tak sobie później ściągnęli Vernona Maxwella. Oczywiście szalonego zawodnika, ale mimo wszystko. Więc ja im daję Katino Mobleya. Mobley został wybrany wtedy dopiero w drugiej rundzie draftu. Trafił do Houston Rockets. Natomiast bardzo szybko wystrzelił do góry ze swoją formą. Miał kilka bardzo udanych sezonów później właśnie w barwach Houston, grając obok Steve'a Francisa. Następnie też z dobrej strony pokazywał się zarówno w Orlando Magic, jak i Los Angeles Clippers. I myślę, że taki strzelec byłby tym, czego Kings potrzebowali. Kogoś, kto byłby w stanie bardziej odciążyć Webera, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, czy też Vlade Divaca. Więc dlatego Katino Mobley. Numer 8, Philadelphia 76ers. Sixers tak naprawdę mieli gotowy skład. Mieli już Allena Iversona, Tio Ratcliffe'a, George'a Lynch'a, Ricka Snow'a, potrzebna była zatem czwórka. Jednak tak jak przeglądałem ten draft i zawodników, którzy mogli się jeszcze przydać, no to teoretycznie Rafe LaFrance, teoretycznie Al Harrington, ale wtedy jeszcze był typowo trójką, to nie te czasy. Ruben Patterson, ale to też nie ten kaliber, więc stwierdziłem, że mimo wszystko tu powielę ten wybór i będzie to Larry Hughes. Hughes dosyć długo się rozwijał i dopiero tak naprawdę po odejściu do Golden State Warriors rozwinął skrzydła na dobre, ale Sixers no, ryzykują i go biorą, tylko że różnica jest taka, że w moim scenariuszu powinni dać mu więcej szans na grę i dać więcej szans przede wszystkim w defensywie, bo jak pamiętacie, on się rozwinął na jednego z najlepszych defensorów ligi na obwodzie. Był nawet chyba w pierwszej piątce obrońców, kiedy grał w Washington Wizards. Numer 9, Milwaukee Bucks i największa porażka chyba w tamtego draftu, bo Bucks wtedy wymienili się z Dallas Mavericks, przyjmując prawa do Roberta Traylora, a sami z dziewiątku wtedy wybrali Dirka Nowickiego. Kariery obu graczy oczywiście nie trzeba porównywać, natomiast prawdę powiedziawszy, Bucks mieli już świetny obwód, bo mieli już Raya Allena, Terrella Brandona i Glenna Robinsona. Brandon został później wymieniony w trakcie tego sezonu, ale no powiedzmy, że na razie oczywiście nie ma takich planów, żeby to zrobić, więc przyda się ktoś pod kosz. Z graczy dostępnych najlepsze predyspozycje ma zdecydowanie Rafe LaFrance. LaFrance, który był wtedy bardzo dobrym graczem na uczelni. Gra pierwsze kilka sezonów NBA miał bardzo obiecujące. Nieźle bronił strefy podkoszowej. Potrafił rzucać za 3 punkty, co wtedy było unikalną rzeczą dla środkowego. Takich graczy było dosłownie kilku w NBA. Na palcach jednej ręki można ich było policzyć. Więc to jest gracz, który od razu zapewni im dobrą grę i duże szanse na to, żeby powtórzyli wynik z tamtego sezonu, którym były playoffy. Teoretycznie mógłbym jeszcze zastanawiać się na Michaelem Olowokandim, ale on nigdy nie wszedł na taki poziom, jaki prezentował Rafe LaFrance już od początku swojej gry w NBA. Numer 10, Boston Celtics. Celtics mają już trzy podstawy swojego ówczesnego składu. Ron Mercer na dwójce, Antoine Walker na czwórce i Kenny Anderson jako rozgrywający. Dostaną zatem Ala Harringtona. Trzeba szukać gdzieś uzupełnień. Harrington gość, który będzie pasował do drużyny, która dużo biegała, rzucała bardzo chętnie za 3 punkty, bo pamiętacie, jak Harrington na pewnym etapie swojej kariery rozstrzelał się z obwodu. Teraz musiałby dużo szybciej zacząć to robić, bo on pierwsze sezony w Indiana Pacers spędzał grając często tyłem do kosza i za linię rzutów za 3 niechętnie się wybierał, ale z perspektywy całej kariery wydaje się, że taka nagroda pocieszenia w miejsce Paula Pierce'a to wcale nie jest taka straszna. Numer 11, Detroit Pistons. Oryginalnie Pistons wybrali wtedy w drafcie Bonziego Wellsa, natomiast bardzo szybko przehandlowali go do Portland Trail Blazers za wybory w pierwszej rundzie 99 i drugiej 2000 roku. Wells dał radę w Portland, ale skoro Pistons nie chcieli go wtedy, to także nie dostaną i teraz.
Dlatego też dam im Rubena Pattersona, gracza, którego zdecydowanie Pistons potrzebują. Pamiętajmy, teoretycznie wciąż gdzieś jest z tyłu głowy Jason Williams, natomiast Pistons mieli wtedy na rozegraniu Lindsey Huntera, mieli Jody Marsa. Za prowadzenie gry tak naprawdę odpowiadał Grant Hill, więc Jason Williams by tutaj zginął. I szczerze powiedziawszy, każdą z poprzednich drużyn, które omawiałem, nie licząc może Sacramento Kings na siódemce, to łatwo bym się obronił, nie wybierając Williamsa. Patterson obok tych trzech graczy, których już powiedziałem, obok jeszcze Jerry'ego Stackhouse'a, a także obok Briana Williamsa, znanego także jako Bison Dele, bardzo dobrze by pasował jako silny skrzydłowy. I być może taka piątka zrobiłaby zdecydowanie więcej niż ta, która wtedy grała. Bo jeśli dobrze pamiętam, to Pistons wtedy chyba weszli do playoff, ale nic w nich nie osiągnęli. Numer 12, Orlando Magic. No i tutaj wreszcie przychodzi czas na białą czekoladę. Jason Williams. Z tego względu, że Orlando Magic wcale nie byli pewni, co będzie z Pennym Hardawayem. Sezon wcześniej, rozgrywki 97-98, Hardaway zagrał tylko w 19 z 82 meczów i już nie wiadomo było, jak będzie z jego zdrowiem. To, że później zagrał 50 meczów w sezonie lockoutowym, to był ewenement. Nie ma co do tego dwóch zdań. Poza tym Hardaway już mocno marudził, najlepsze lata miał niestety za sobą. To jest straszne, ale tak niestety trzeba było. Tak niestety było i trzeba było wybrać kogoś, kto poprowadzi tę drużynę na lata i znowu sprawi, że będzie dobra do oglądania. Dlatego Jason Williams, a nie jakiś Michael Doliak, którego wtedy Orlando Magic przygarnęli. Kolejny wybór, 13, należał także do Orlando Magic, bo Magic mieli już w tym momencie z wymian z poprzednich lat właśnie zapewnione tak wysokie piki. Z 13, jako że mieli już zabezpieczenie pod koszem w osobach Horace'a Granta i Isaaca Austina, a na trójce nie było już Denisa Scotta, który odszedł chyba dwa sezony wcześniej do Dallas Mavericks, a następnie Phoenix Suns, trzeba było wzmocnić tę pozycję. Dlatego trochę szalony Ricky Davis, ale mimo wszystko gracz, który jest w stanie zapewnić dobrą ofensywę i gdzieś tam fajnie się uzupełniać z Hardawayem czy właśnie z Jasonem Williamsem. Wyobraźcie sobie tę akcję, Williams rzucający alejupy do Rickiego Davisa, to by się oglądało. No i ostatni wybór w dzisiejszym redrafcie, czyli Houston Rockets. Houston Rockets, szczerze powiedziawszy, wtedy wygrali ten draft, bo oni ściągnęli w nim Michaela Dickersona i Katina Mobleya. I obaj ci gracze, przynajmniej na początku swoich karier, póki byli zdrowi, przede wszystkim tu myślę o Dickersonie, robili coś naprawdę dużego. Być może plany ściągnięcia Scottiego Pippena już istniały, no bo karierę zakończył Clyde Drexler, ale potrzebne były wzmocnienia tu i teraz. Wells jako zawodnik na pozycję, bo wybieram Bonziego Wellsa, żeby było jasne, Wells jako zawodnik na pozycję numer 2-3 na kilka lat to co najmniej dobry wybór. Szczególnie patrząc na to, że Rockets wtedy właśnie szukali graczy na tę pozycję, wybierając właśnie dwóch rzucających obrońców, wspomnianych przeze mnie Dickersona i Mobleya. Więc Wells by się zdecydowanie tej drużynie przydał. Poza tym, gdyby później udało się sparować go z Pippenem, pamiętacie, Pippen i Wells też funkcjonowali obok siebie już w Portland Trail Blazers i wyglądało to naprawdę solidnie. Okej, dzięki w takim razie za wysłuchanie. To było specjalne wydanie Zarychty na Solo, poświęcone draftowi z 1998 roku. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy też wybralibyście Paula Pierce'a z jedynką, czy jednak kogoś innego. I może wrzucajcie w komentarzach swoje pełne czternastki tego draftu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.